Staraniem miasta i prezesa Konrada Piechockiego, prezesa Skrybełchatów, Puchar Świata w siatkówce mężczyzn trafił do Bełchatowa. Oczywiście za przychylnością Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Bez tej przychylności z całą pewnością tej obecności pucharu w Bełchatowie by nie było. Będziemy ten puchar gościć przez tydzień do piątku. Jest okazja, aby przyjść, zobaczyć, wpisać się do pamiątkowej księgi, którą pozwoliliśmy sobie przygotować na tą okoliczność. Myślę, że jak niewiele polskich miast mamy tą możliwość, aby to cenne trofeum, niezwykle cenne, szczególnie dla Bełchatowa, bo siatkówka to przecież sport, który w Bełchatowie jest dominujący, trafia właśnie w to miejsce. Miejsce, które w moim przekonaniu legło u podstaw procesu budowania tej drużyny, która sięgnęła po ten najwyższy tytuł, zdobyła Mistrzostwo Świata po 40 latach takiej posuchy, jeżeli chodzi o tytuły mistrzowskie w siatkówce. Ten proces szkolenia, proces budowania organizacji nowoczesnego klubu siatkarskiego zaskutkował również tym, że zdobyliśmy mistrzowski tytuł na poziomie drużyny narodowej. Rzeczywiście to jest dosyć masywna rzecz, która troszeczkę waży, cenna, ponieważ z tego co się orientuję, sam tam domieszki złota, w związku z tym jest wyeksponowany w taki sposób, aby ograniczyć bezpośrednią kontakt. Natomiast no myślę, że warto do tego miejsca przyjść, może przy okazji, może zrobić zdjęcie, bo rzeczywiście jest to, nie zawsze zdarza się taka sytuacja, że tytuł Puchar Mistrzowski, Puchar Świata najlepszej drużyny na świecie, wyprodukowany, zrobiony tylko i wyłącznie w jednym egzemplarzu dla konkretnego wydarzenia. Właśnie to wydarzenie przeżywaliśmy niedawno. I ta obecność w Bełchatowie w moim przekonaniu jest wyjątkowa, więc spróbujmy z tego wspólnie skorzystać.